Mamy dzisiaj wystawę Lubomira Tomaszewskiego, Faces, jest Nisz przed nami. Powiedz, Lubek, czym dla Ciebie ta dzisiejsza wystawa jest? Powiedz. Ta wystawa dla mnie ma przede wszystkim znaczenie ogłoszenie protestu przeciwko sztuce współczesnej, która więcej jest zainteresowana abstrakcyjnymi formami niż człowiekiem i jego psychologią. Chciałbym powiedzieć, że z chwilą, gdy Muzeum of Modern Art pokazuje jako sztukę po prostu na czarno pomalowaną płótno i to nazywa abstrakt numer jeden, no to wywołuje mój protest. Człowiek nie kończy się na czymś i sztuka nie kończy się czarnym płótnem, czyli jakby oznaką śmierci. Mnie się wydaje, że przez pokazanie czarnego płótna jako dzieło sztuki i to czarnego płótna bez żadnych cieni jest niejako ogłoszeniem śmierci współczesnej sztuki. I ja chcę wrócić z powrotem do człowieka jako tematu, jako czegoś, co jest nam zawsze bliskie i co pragniemy podnieść na możliwie wysoki poziom. Świetnie. Czy zaprosisz nas na wystawę swoją teraz? No, każdego zapraszam, kto uważa się, że jego osobowość jako człowieka jest ważna, może znajdzie też wspólne nici z tym, co ja przedstawiam o człowieku. Czyli na tej wystawie mamy nie tylko rzeźby, ale też i pokazałeś parę obrazów palonych. Gdyż w zasadzie ja jestem po prostu plastykiem i wyrażam przez formy wizualne, ale czy to jest rzeźba, czy malarstwo, to decyduje chwila i moment, no to co nazywają inspiracją. No dziękuję. To wejdźmy do środka, do galerii. No, Galeria Piasa Polskiego Instytutu Naukowego, Artystyczno-Naukowego na Manhattanie. 13 maja w piątek, za chwilę duży wernisaż z muzyką. Prosił Lubek. Dziękuję, Janusz. A to, co ty mówisz, że byśmy mogli zrobić. Czarnego płótna na ścianie i nazwą to abstrakt numer jeden. Gdzie oni dalej zmierzają? Thank you.
Thank you.